2 latach w końcu się doczekaliśmy. Powiedzcie moi drodzy, to jest Poppy Playtime, rozdział 3, Deep Sleep. Mam nadzieję, że jesteście gotowi na to, żeby kontynuować naszą podróż w głąb fabryki. Troszkę to jest tak jak z tymi restauracjami Five Nights at Freddy's, nie? Że gdzieś tam na wierzchu mamy te najnowsze, a później schodząc w dół w Security Bridge docieramy do tych najmroczniejszych zakątków przeszłości. Tu prawdopodobnie będzie podobnie. Oczywiście Deep Sleep raczej nam sugeruje, że coś zapadło w głęboki sen, aniżeli, że my będziemy o czymś śnić, bo to jest zupełnie inna faza snu. Mam nadzieję, że jak kliknę New Game, to nas nie cofnie do chaptera pierwszego. Nie dostałem wcześniej tej gry, w związku z tym odcinki będą raczej podzielone po godzinie. Tak mi się wydaje. A jeżeli chcecie odcinek jeszcze szybciej, to dajcie mi znać łapą w górę. 10 koła i odcinek postaramy się wrzucić jeszcze dzisiaj. Z tego co widziałem, to ta gra ma ponoć gameplay 3 godzin. Jaką mamy godzinę? Godzinę zabawy. No to troszkę same tłumaczenie, szklana pułapka. To ma taki vibe. Kreskówek, które zawsze przełączałem, jak byłem dzieciakiem. Naprawdę. Człowieku, nie ma żadnej dobranocki, jak biuro ochrony przeciwkosmicznej leciało, czy jak to tam było? Ten wiatr jest bardzo straszny. Nie mogę spać. I wszystko będzie w porządku, obiecuję. Wiatr w końcu przestanie wiatr, albo go przewieje. No chyba te pukanie zna każdy. Okej. Catnap! Catnap! Pomóż nam i spać! A więc... Catnap wydaje z siebie jakiś... dziwny dym. Który miał... pomóc zasnąć, stąd pewnie już nazwa Deep Sleep. Wszyscy wiemy, że Huggy Wuggy Poppy Playtime. Znamy to. Ale czy wasze dzieci są bezpieczne używając ich ostatniej zabawki? To jest limitowana seria. Yet both now face the fire sparked by the inclusion of one key member. This is Catnap. To jest Catnap. Po prostu ciągniemy za ogon? Wygląda jakoś normalnie, ale pojawiają się dziwne raporty o tym, że dzieci mają koszmary. Jedyną wspólną właśnie cechą jest ten Catnap. Ale to właśnie w fazie REM śnimy, a nie w głębokim śnie. Właśnie to jest takie... Wiadomo, że to chodzi o nazwę bardziej, nie? Ale wychodzi na to, że Catnap nie jest tak bezpieczną zabawką, jak mogłoby się wydawać. Pewnie pojedyncze sztuki były czymś... dorobione, dobra. Kogo my tutaj mamy? Jesteśmy cały czas po tym wypadku kolejowym, który mieliśmy. I to właśnie chyba Catnap nas wrzucił. Jeszcze głębiej. No, no to jesteśmy. Pamiętam, mamy niebieską i zieloną dłoń na razie. I właśnie uruchomiła nam się scena rodem z Gwiezdnych Wojen. Także pytanie, gdzie mamy teraz uciec, skoro ucieczki jako takiej nie widać tutaj. No, będzie pierwsza śmierć szybciej niż się mogłoby wydawać. No chyba, że ktoś nam pomoże. A, dobra, już widzę, tylko że, no nie mogę wyjść, nie? Nie mogłem wyjść niestety. To była chyba jedna z szybszych śmierci w tej grze, jakie kiedykolwiek miałem. No, nie spodziewałem się po prostu, że możemy już tutaj umrzeć. Ale tu powinno być w miarę bezpiecznie, jest strasznie ciemno. Moment? Dobra, już chyba możemy zejść normalnie.
Musimy poszukać rzeczy, które możemy przyciągnąć, albo... No tutaj ewidentnie coś można zrobić. No jest drabina. Nie możemy po niej po prostu wejść. Tu? Możemy się przyciągnąć. Czyli będą nowe mechaniki. Znaczy nowe, to było w tamtej... gierce... ostatnio, nie? Czekajcie, tu raczej mi się wydaje, że nie mamy wchodzić. Ale możliwe, że mamy wejść na kolejne i gdzieś przejść, a dokładnie mówiąc tam. Dobra. Czyli taka podstawowa arcade'ówka na razie. I... tak, zostaliśmy teoretycznie tutaj wrzuceni bez... żadnej rewizji tego, co się wydarzyło tuż po tej... naszej wycieczce kolejowej, ale tutaj możemy wejść sobie do góry. Widziałem też nową dłoń. Bo ja sobie nigdy nie spoileruję tymi trailerami. Staram się przynajmniej. No! No to mamy problem. Myślę, że zdążę. To spróbujemy. Raz, dwa, trzy, cztery. I trzeba poczekać niestety. Ciekawe, czy to jest kolejna gra, którą będziemy mogli przejść bardzo szybko, a mianowicie w jakąś minutę czy coś. O, jest i catnap! No tutaj możemy się na pewno przyciągnąć. A raczej możemy do siebie przyciągnąć coś, puścić i lecimy sobie jak gdyby nigdy nic. Spoko. No tak, tam raczej nie dotrzemy, to było wiadomo. Taktyczne lewo. Nie wiem, o co chodzi z taktycznym lewem, naprawdę, albo ludzie specjalnie to robią, ale taktyczne lewo po prostu nie działa. Ale tutaj to my nie mamy nawet gdzie pójść. Chyba, że taktyczne lewo działa, a ja po prostu... Ta, widać to chyba. Nie no, nie, nie widać tego, bo co innego. Nie mówcie mi, że ja jestem tak ślepy, że tego nie widzę. Tak, witamy w grze, w której będziemy spamować teraz cały czas tym. O właśnie, dokładnie w ten sposób. O! Pierwsza kaseta. Dobrze, panie Harper, proszę wytłumaczyć nam tę sytuację. Ze szczegółami. Tak jak w każdą noc, wszystkie dzieci były... poszły spać. Catnap miał czerwony dym, a później był ten skrzyk. Jakieś koszmary. Coś z tymi ustami. To było takie uczucie, jakby krew gotowała się pod skórą. Ona też coś widziała, coś strasznego. Ona... przepraszam, nie chciałam... Pani Harper, postaramy się wam pomóc jak najlepiej się da. Czy Marie opisała, co widziała? Tak, powiedziała, że widziała potwora. Że nie miał kolorów. Słyszałam, jak jej serce biło. Tak jakby była opętana. Chciałam z nią porozmawiać. Zobaczcie, jak się ma. Muszę usłyszeć jej głos. No, to nie jest dobry pomysł, pani Harper. Są pewne rzeczy, które musimy zaadresować. Którymi trzeba się zająć. Ale wygląda na to, że jej status zdrowotny jest ok, ale będziemy dalej monitorować sytuację. Nie. Ale ja tak łatwo się nie dam. Po prostu oddajcie mi moje dziecko. Dobra. Ten pokój też dziwnie wygląda, nie? A co my tutaj mamy? Musimy tutaj dać baterię. No to jedną mamy. Pyk. I żeby to zadziałało, tak? Bo mamy za mało energii, okej. A, jest kolejna. No to raczej... było oczywiste. Godzina zabawy. Ta godzina zabawy.
coś w rodzaju wybiła godzina zabawy. No dobra. Nie wiem, zanim nacisnę to... Jestem Boba Boba Fant! Ej, pamiętam cię! No ostatnio myślałem, że zgadł moje urodziny, nie? Ale to chyba nie był ten. Wiesz, co pamiętam o tobie? O, to o mnie! Ale nie w tej XE, tylko w innej, bo chyba w tej się tak nigdy nie przestraszyłem, nie? O! Co? Nie, tego jeszcze nie było. Dobra, tutaj trzeba to... Gdzieś tutaj to widziałem, nie? O, jest, dobra. Zapomniałem już, jak ta zielona ręka działa. Tak, słucham. Hej, słyszysz mnie? Wyglądasz, jakbyś się zgubił. Nie chcę, żebyś umarł, więc... Pomogę ci. Sprawdź to. Zobacz na tę rurę za tobą. O! Możesz użyć tej baterii, żeby otworzyć drzwi. Dzięki za tutorial, który mieliśmy przed chwilą. Ale czy mi tu śmierdzi pewną grą? Że ktoś się na końcu okaże zdrajcą? O! Czy to ty zrobiłeś? Nie, ja już nie kierowałem. To jest to miejsce, w którym znalazł się Catnap. Prawdopodobnie jesteś zły na Poppy za to, że ci nie pozwoliła uciec, ale ona cię potrzebuje. My potrzebujemy ciebie. Jesteś naszą misją. Oho. Razem możemy uratować wiele ludzi, nawet ciebie. Laker jest dosłownie przed tobą. To jest dom Catnapa. Czekajcie! Czy to jest czarno-biały potwór, o którym mogła być mowa? Nazywam się Ollie. Miło cię poznać. Czy wy też macie takie uczucie jak ja, jakbyśmy już kiedyś w coś podobnego grali? Z potworem, który zajmuje się... Laker? Który ma związek ze snem i symbol księżyca oraz słońca? Czy tutaj żyjemy w jakiejś innej rzeczywistości? Może zbieg okoliczności, nie? Może zbieg okoliczności. Dobra. Czyli co, ja to po prostu muszę obrócić, tak? Nie do końca w tą stronę? Okej. To jest zamknięte, a my musimy... Coś zrobiłem. Aha, QE. Dobra, może zaczniemy. Okej, już wszystko funkcjonuje. Inaczej. W ten sposób, dobra. Sorry, ale troszkę mi zawsze zasłania... Napisy od dołu, coś tutaj. Czyli otworzyłem sobie bramkę, którą mogę tutaj przejść. Elliot's Express. See the world through the eyes of the child. No, ekspres na razie jest wyłączony z ruchu. Randomowa wajcha została kliknięta. Druga randomowa wajcha została kliknięta. Lecimy do kolejnego etapu. Albo i nie? Albo i tak. Ja tym razem nie kieruję, na szczęście. Nazywam się Elliot Ludwig. Kiedy rozejrzysz się na świat dzisiejszy, czego potrzebuję według ciebie? Pytałem się kiedyś. Pieniądze! Nigdy nie miałem ich dość. Rozumiem. Wiara, którą stracił człowiek. Każda odpowiedź była inna. I w każdej widziałem trochę prawdy. Ale każda widziała w nich... Widziałem, że brakowało czegoś
prostego. Nikt nie mówił o uśmiechu. Stary, jakbyś miał pieniądze, byś sobie kupił Lambo. Myślę, że byś miał uśmiech. Ale to jest inny uśmiech. To jest o innym uśmiechu on mówi. On nie mówi takim uśmiechu, który można kupić, tylko takim uśmiechu, kiedy możesz wyjść na zewnątrz i się uśmiechnąć, po prostu. A później przychodzi faktura za prąd. Potrzebujemy świata, w którym wszyscy jesteśmy bezpieczni. To wygląda dziwnie. Okej. Już bałem się, że jesteśmy właśnie w tym gazie. Ale nie. Co to jest? Dobra, zmieniam zdanie, to jest zupełnie inny poziom, Playker. Guzik! Its teachers and counselors, mothers and fathers, until such a time they have all of that in you. May Playcare bring joy, inspiration. No to chyba dopiero zaczynamy tak naprawdę grę. Dlaczego one są wszystkie właśnie czarno-białe? For what gives life its meaning if not a smile? No, ewidentnie widać, że ktoś tutaj się bardzo dobrze bawił. Jak ja widzę tego mojego gnoma, który tam właśnie jest, to mam wrażenie, że o, coś się znowu wydarzy. To ja, Oli. Fajne miejsce, nie? Mieszkały dzieci? Spójrz teraz na to. Widzisz tą statuetkę na samym środku pokoju? Wejdź. Dobra, musimy zejść na dół, żeby to miejsce uruchomić. I to nie wiem, czy to jest dobry moment, żeby znowu słuchać kogoś przez telefon. To wygląda już dziwnie. Tutaj znowu mamy coś. Tak by trzeba było coś wysłać. O, klucz! Albo dostać! Tu jest telefon, więc masz klucz. Teraz pewnie zapytasz się, do czego ten klucz? Lewo? Ale w które lewo? To jak zszedłem, czy to jak wyszedłem? Nie no, tam są jedne drzwi, albo te, albo tamte, ale te wyglądają na takie zamknięte. Playhouse. Wygląda to tak dziwnie. No super, to nie są te drzwi. I oczywiście kaczka. Start Deception. A dobrze, to jednak są te drzwi. Idziemy za światłem. To gdzie ten horror? Bo na razie nie ma nic horrorkowego. Ja chcę się przestraszyć, chcę się bać. Uważaj na każdy krok. O! To wygląda jak podgrzewasz do hot dogów, który kiedyś reklamowałem. Znaczy reklamowałem przy okazji pewnego serwisu. Po prostu go miałem. Czerwony dym jest po prawej stronie. Musimy sprawić, by poszedł w lewą stronę. Tak możemy się do niego dostać. Maszyna prawdopodobnie ma jakieś zabezpieczenia, wokół których trzeba przejść. Kiedy skończysz, to pogadamy. Dobra, no to zacznijmy od tego, że mamy różne kolory źródła zasilania. Widzimy mniej więcej, jak idą te przewody. Wiemy, że tam trzeba będzie wejść już z fioletową rękawicą, ponieważ jej jeszcze nie mamy. To od nas to nie interesuje. Klikając to, nic się nie dzieje. Więc pozostaje nam kliknąć duży czerwony guzik.
To akurat było ostatnie chyba, co mieliśmy zrobić. Ale mamy drzwi. Nie widziałem, że się otworzyły nawet. I to dajemy tam. Nie, to nic nie da. Ale moja ręka bardzo miała teraz wydłużony zasięg. I to nam pozwoli przejść tu. A tutaj mamy... Możemy zmieniać sobie rękę, tak? Teraz na tą fioletową, która wygląda dosyć dziwnie. I drzwi, które są zamknięte, i wajcha, które już nie dotniemy. I pewnie gdzieś... A, jest zielona taśma. No taśma, teoretycznie, tak. Dowiemy się teraz pewnie czegoś na temat samej fioletowej ręki. Grabpak 2.0, Working Prototype. Dłuższy zasięg ręki. Łatwiejsza zmiana rąk. Wow! I mamy dodatkowo... Co? Plecak odrzutowy? Znaczy nie do końca plecak odrzutowy, tylko hamowanie tymi tułami, co tam były z tyłu. Ale uważaj, gdzie lądujesz, bo jak wylądujemy na kolcach, to nam to nie pomoże za bardzo. Okej. Nie wszędzie jest bezpiecznie. Dziękujemy. Nara. To teraz dotnę tego. I co się wydarzy? Aha! Coś takiego się wydarzyło. Czyli mamy w niektórych miejscach taki doskok specjalny. Tam coś jest i tutaj coś jest. I tutaj będziemy mieli kolejny doskok, tak? Super. I tutaj coś z nami było. A to są... Nie, myślę, że są też drzwi, których nie mogę otworzyć do pełni. Czerwone gluty. A tu będziemy potrzebowali dwóch rąk, żeby to przyciągnąć, nie? I wejść na to będziemy mogli... Obniżając to. Okej. Tylko czy ja tam doskoczę? Wygląda na to, żebym doskoczył. Gdybym doskoczyć, to bym doskoczył, żeby tutaj zrobić nura, ale teraz jak sobie to przybliżymy jeszcze troszkę. Hej! Mam nawet plan, jak to zrobić. Znaczy już nie mam, bo już straciliśmy tempo. O tak, to bym tutaj normalnie doskoczył. Ale chyba nie będzie takiej potrzeby. Zmieniamy rękę, no troszkę to długo trwa. Jeżeli chodzi o, wiecie, granie w takim szybkim stylu. Ale jest to znośne. Cyk, cyk, można poskakać. Oczywiście skoczyłem sobie tak, o. Żeby zobaczyć, co się dzieje, tutaj mamy dziurę, przez którą przejdzie tamto. O, to musi teraz jak iść. Jak damy to tutaj, nic to nie da. Jak damy to tutaj... Czekajcie, jak damy to tu... To leci to tam. No to wygląda właśnie dobrze, że tam ma to lecieć. A tutaj jak damy, to leci to tam, a to musi lecieć tutaj. Czyli to znowu obracamy sobie w tym kierunku. I to nam laser pokazuje dokładnie, gdzie co się dzieje. Ale jako, że tej energii nie mamy, to nie możemy wyjść. A my musimy sobie tu to jakoś otworzyć, nie? Ewentualnie... Nie, no to tam chyba nie mamy zasięgu. Bo w ogóle nie widzę, gdzie jest coś... Co mielibyśmy odpalić? Nie, to leci do tego komputera. To leci tu, tutaj, do tego wyjścia. Moment, muszę to troszkę przemyśleć. No to nie wskoczymy, czyli my musimy i tak poruszać się pomiędzy tymi dwoma miejscami. Nie, no tutaj ewidentnie nie mamy możliwości wejścia w to. Ale możemy zrobić coś takiego, tak? A tym? Teoretycznie też. No tak patrzę po górze, czy nic nie ma. Bo my tego dotknąć nie możemy. A to wszystko musi dotrzeć tam.
Obym już spadł. Czyli jak sprawić, że będziemy mieli tutaj prąd? Jak to otworzyć? Czy tam wskoczyć trzeba? Nie, właśnie wiecie co chciałem zrobić? Szukam jeszcze czegoś, gdzie moglibyśmy się wspiąć? Ej! Nie! O! Już chyba coś kumam. Bo widzicie, tutaj jest teoretycznie przejście, dobra. I co, jak dam tu, to leci tam. Ale jak dam tu, to nie mam zasięgu. Serio? No nie mam zasięgu, ewidentnie. A teraz? Dobra, spróbujmy tam przeskoczyć. To nie tak ma działać? No to gdzie ja mam wysłać tą energię teraz? No musiało to by być jakoś otwarte. To możemy otworzyć tylko kiedy się tamto zaświeci. Sekunda, coś tutaj nie gra. Jak to będzie to, o czym myślę? No to jest bez sensu. Aj, dobra, już zrozumiałem. Dobra, jestem po prostu głupi. I co? I teraz trzeba zrobić dokładnie to samo, co mówiłem wcześniej, nie? Aha, bo tutaj też to trzymałem na raz. Czyli co? Znowu lecimy tu, klikamy w to i klikamy tam, bo to potrzebuje. Czyli to działa tak jak ampery? Dobrze zrozumiałem? No nie chcę się uśmieszyć, ale... Chyba po części. Jak rezystory. O, bardziej jak rezystory. Dobra, może nie ośmieszajmy mojej wiedzy w tej kwestii. Kliknąć coś mogę? Czy nic nie klikać? Signal lost. Czyli wszystko się robi automatycznie jak zwykle. Saving. Czyli mamy energię teraz do tej windy, która powinna nam coś tutaj pomóc. Otwierać. A, bo trzeba wnaczyć czerwony guzik. No! Coś to na pewno robi. Czyli mamy... brak energii znowu. No to załatwiłem się chyba na amen. Przepraszam, gdzie jest przycisk resetuj? Ale mamy energię dalej w tym. Dobra, to mi pasuje. Siemanko, tutaj obsługa twojej ulubionej elektrowni. Ja tutaj nie byłem, nie? Całkiem. Ule, nie można wejść. Mamy zapasowy klucz gdzieś, pod jakąś statuą, ale chciałem właśnie zobaczyć, co tutaj jest. Wygląda bardzo dziwnie. Tutaj nic nie mogę raczej zrobić więcej niż właśnie odebrać tą baterię. Chociaż nie. Podałem się po prostu rozejrzeć, żeby zaspokoić swoją ciekawość. Nie, tam raczej nic na razie nie ma. Czyli po prostu wracamy się, tak? Z naszą nową rączką. No, na pewno. Dobra. Widzę, że energia również przestała działać tutaj. To miejsce już nie wygląda tak fajnie i miło jak wcześniej. Idealne miejsce na jakiegoś przeciwnika. O, co nam powiesz? Nie działa, bo nie ma prądu. Ale mamy darmowy prysznic. Dobra. Dostaniemy klucz? Dostaniemy klucz. Ten klucz jest do czegoś żółtego. No connection to toy store. W
Redukcja gazu. Dobra, myślę, że musimy sami odnaleźć miejsce, do którego trzeba wejść. To miał taki symbol domku. Podejrzewam, że to może być ten domek przed nami. Bo jako jedyny się świeci. Jop! Znajomo to wygląda, nie? To są te same tapety, co były, jak pierwszy raz byliśmy u Poppy. Ale przynajmniej dobrze trafiłem. No, no nie. Chyba musimy szybko przez to przejść. Ten gaz jakby nas już nie goni, dobra. No teraz faktycznie jesteśmy jak we śnie. Więc on nie tyle co powodował głęboki sen, tylko właśnie powodował... Albo zapadało się na głęboki sen po tych koszmarach. Wiecie, ta teoria, jak z... Kurde! Jak z Incepcji. Że... Im głębiej w śnie jesteśmy, tym ciężej się wybudzić. A gdy jesteśmy za głęboko, to już się nie wybudzimy. Idziemy taktyczne lewo, nie? Standardowo. Tragiczne, no, wiadomości z rana. Lokalne służby odkryły ciało chłopca. Posiadłości Eliota. Ziemeczka, który był... Znaczy, tak nie mówili, ale on tworzył zabawki. W Poppy Company. Officers on scene report that the remains appear to have been disturbed. Organs as well as key bones for the skeletal structure were reported missing from the body. Zniknęły kości. Whether this extraction was in fact the cause of death. To robi się bardzo niepokojąco, czyli ta teoria, którą mieliśmy na końcu chaptera drugiego, wyszła jeszcze wyżej. Poproszono o komentarz w związku z tym odkryciem. Jedyne, co miał do powiedzenia, to... O złe, Eliot był naprawdę świetnym człowiekiem. Każdy, kto go znał, wiedział, że nie lubi przemocy. Making the actions of whoever planted this body all the more. A clap and a half to you. We will miss you. Both in the public eye and in the eyes of the law. Stay tuned. Słyszałem ba oddech Katnapa. Ale dzwoni telefon. Gdzieś tu. I tam coś jest? Nie, myślałem, że wejdę prosto na Katnapa, ale niestety nie. Jest. Musisz biec. Uciekać. Super, więc odwróciła naszą uwagę po to, żeby nam powiedzieć, że mamy uciekać. Wracał o dziwnych godzinach w nocy. I wyjeżdżał tuż przed wschodem. Nie ruszaj się nawet cala. Ej, nie mamy rąk. Sprawdzamy, co to za dźwięki. To chodziło gdzieś stąd. Cześć. Miałem uciekać, ale tu najwidoczniej on na razie ucieka. Albo
jak to kot bawi się swoim jedzeniem przed konsumpcją. No to witamy w pętli. Cofamy się w pętli, czy nie? Dla testu? O, to pętla faktycznie. Nie. To pętla, do której trzeba iść na sam koniec. A jednak nie. Widzicie, przerwałem pętlę. Ale coś jest na końcu napisane. Idziemy najpierw tutaj. Zweryfikujemy, co jest i wracamy tam. Wstań. A może jednak tam pójdę i zobaczę. Gdzieś tam był za nami. Nie da się tam wskoczyć. Wina cię goni. Poluje na ciebie. Tak dziwnie to brzmi. Ale to jest sen prawdopodobnie, więc może to być wszędzie. Nie no, tutaj nie było przejścia. Czy co, cały... My byśmy w pętli, która jest w pętli. Teraz widzę, że cały czas idziemy w lewo tutaj przy tych korytarzach. Dosyć podobnie jak w tamtej poprzedniej. Jesteśmy w pętli, która była w pętli, jest w pętli. A do tego jeszcze incepcja dochodzi. Czy to jakiś szpital? Zabawa. Szczęście. Jest gdzieś ta czerwona kaseta? Jest. Aha! Dzień dobry, pracownicy. Witam w pierwszym dniu w Playtime. Znajdziecie tutaj swoją nową rodzinę, która będzie was kochać i będzie tak... być takim wsparciem jak wasza własna. Join the innovationists where the bounds of science are continuously pushed. Or join the counselors of Playcare whose diligence and care for our children will help shape a brighter future. Just you see. Now, every one of you has your part in that future, so should you come back tomorrow feeling unhappy for where you are or what you've done, worry not, for your supervisor is here and happy to listen. And... should you come back years later, your conscience finally getting the better of you, may you descend into the dark and the dust. O, patrzcie, to samo się robi. All that awaits you are... czyli jednak będzie Huggy Wuggy w końcu. Each hungry for your return, each eager that they might find you. Perhaps they'd smile at you from a shadow. Their smiling mouths full of teeth and meat and plastic, watching and waiting patiently for their turn at a warm welcome. Or perhaps they won't allow you such time to figure your place in the world you'd left, a world that's theirs now. Welcome home. Witaj w domu. No nie! No jeszcze tego brakowało. Witam starego, dobrego przyjaciela. A jeszcze jakbym mógł biegać,
Jakby mógł jeszcze biegać, to byłoby okej. No chciałem się przyjrzeć dokładnie, co tam się działo, ale wygląda na to, że no nie dadzą rady, nie? Albo i nie miałem nigdy się wydostać stamtąd. Zamknięte. No. Coraz dziwniej w tej grze. Zastanawiam się naprawdę, co oni tutaj robili. Przeniepokojące dźwięki. Ej, spadł! O! Chyba miałem tu spać nawet. Znowu ten gaz. Jakieś drzwi. A nie, już nie dostaniemy się tam. Aha. Dobra, gotowi. Puszczamy naszego Hot Wheelsa. Jedziemy. No dobra. A, dlatego będzie była ta maska. Czyli będziemy potrzebować maski, żeby się stąd wydostać. Czyli najpierw pewnie gdzieś tutaj trzeba będzie pójść. Nie, tu byliśmy, nie? Ale coś... Widział ktoś maskę? Połówki słońca... Tu nic... No nie, no tam ręki raczej... Nie przełożymy nawet, więc co zostaje? A, jest maska! Potrzebujemy drugiej ręki. No nie działa. No halo! Aha, bo to się już zrobiło, dobra. Czyli nam się cofnęło to mimo wszystko. Och. Jest i to. Chyba nie potrzebujemy maski na razie. No trzeba byłoby jakoś przejść. A tu... Nic nie ma. A, czyli otworzyły mi się po prostu dodatkowe drzwi. W pralce też nic ciekawego. Więc jednak coś musi być tutaj. No. Można, ej? No niestety się nie da. Myślę, że będziemy mogli wykorzystać to do jakiegoś skakania. No i poszedł sobie. Myślałem, że jeszcze jakaś kaseta będzie ukryta albo jakieś znajdźki. Dobra. Pierwsza bateria jest tutaj. 0% energii. Dobra, to szukamy kolejnej. Wróciłeś. Dlaczego nie wróciłeś? To jest jak ta mama opowiadała, nie? Słyszeliście to? Ktoś jej drzwi otwierał. Czy my szukamy tej baterii? W każdym łóżeczku jest inna zabawka. No, prawie każdym.
trzeba szukać tych... Gdzie moja ręka tam poleciała tak daleko? To tam jest spora przestrzeń. Cześć, a co tutaj było tak dokładnie? Znaczy tutaj można zejść, nie? Jeszcze raz i to sprawdzić. Czy jeszcze raz? Nie, bo to jest coś innego chyba. No to inne miejsce chyba jest. Nie, bo tutaj nie ma gazu. Tylko przez chwilę jest tu. Ukryj się. Uważaj. Nie, no tutaj mamy tą baterię. Może dziś przegapiłem jakąś. Nie no, nie mogłem tutaj przegapić żadnej baterii. Czyli my tutaj musimy wrócić z baterią mimo wszystko. A da się to wyjąć? Nie, nie da się. Myślałem, że trzeba zmienić na przykład na inne, nie? Ale... chyba jednak nie o to w tym chodzi. Ojo! Co tu robi Kissy Missy? Od jak dawna ty tutaj jesteś? Nie, nie, się przestraszyłem. Teraz przypadkiem tą maskę założyłem. Dobra, widzisz, tutaj można przejść i wrócić. Znaczy wrócić tędy. Ale nic innego zrobić nie można chyba. Widzicie, tutaj jest niewidzialna ściana. O, kto normalny? Chciałby się tutaj bić, ale moment, czy ona nie zginęła finalnie? Nie, to inny zginął. Nie. Otwórz te drzwi z powrotem, powaliło cię. Hop. To szukamy dalej. O! Jest bateryjka. Ma ktoś się odpalił. O, my idziemy skrótem, mam nadzieję. No, już pewne, nie? Nie, dobra, nie goi nas, okej. Myślałem, że coś się wydarzy. Ale nie! Kukuryku, wstajemy! Dobra, otwieramy to. No ciekawe, czy ona wstała, czy nie? Nie, siedzi jak się działa. Nie pamiętam, że Kissy Missy nam pomagała. Sorry, to było 2 lata temu. Przez 2 lata wyszło tyle podróbek Poppy Playtime, że... aż ciężko to uwierzyć. A jeszcze dobrze byłoby, gdybym mógł siebie tam wpakować. I teraz tak, tutaj teoretycznie mamy dodatkowe wyjście. Słyszę, jak ktoś tutaj biega. Tutaj nic nie działa. Coś jakby tam było potrzebne. To wygląda naprawdę coraz dziwniej. Ale tak, skoro to nie działa i tam to nie działa, to my nie mamy tutaj nic, co mógłbym zrobić. W tym przypadku kończymy nasze zwiedzanie w tamtym miejscu. Tam, gdzie trzeba było zeskoczyć, jak mi się wydaje przynajmniej, że trzeba zeskoczyć. No bo nie bez powodu tutaj to mamy. Pewnie się szczerze nic tutaj nie ma, no bo kurczę, takie rzeczy później przegapić. Musi, bo można zejść sobie tędy. A my musimy zejść tam, gdzie jest ta dziura? Tak, tak. To. Czyli siup?
Jesteśmy tu i nam się powinno właśnie otworzyć coś. Przynajmniej w części, miałem nadzieję, że się otworzy. Ale nie, otworzyły nam się te drzwi. Bo tamte są jeszcze zamknięte, czyli tam musimy jakoś dotrzeć i otworzyć kolejny z tych etapów. A tu są drzwi, których jeszcze nie sprawdzałem. Nie? Czekajcie, czy my tu byliśmy w końcu? Tak, tutaj już byliśmy. Są... Albo... Nie, tu byliśmy? Nie, to było chyba wyłączone jeszcze. Albo to jest skrót? Albo i nie. Kaseta? Potrzebujemy kasety. Nie widzę nigdzie. Wstępnie nigdzie nie widzę kasety. Co się z nami zamknęło? Nie. Chyba nie. Ale jest kaseta, dobra. Nie widziałem jej. Subject is stable. Designated 1322. Clear neural abnormalities were detected in his recent checkup, though highly irregular. We've pulled him from the home sweet home just before lights out to perform. What are you doing with my friend? What are you doing out of bed? How did you get in here? He's kind of sick. Why did you take him away? Yes. Kevin is very sick. Kevin jest bardzo chory. Bardzo chory. Ale chcemy sprawić, że będzie lepszy. Ale może być lepszy, kiedy zabierzemy go tam, gdzie damy mu odpowiednią opiekę i odpowiedni wypoczynek. Czy myślisz, że na pewno będzie z nim wszystko w porządku? Tak myślę. Jesteśmy dobrze w tym, co robimy. Uczyliśmy się w szkole i odpoczywaliśmy wtedy, więc też musisz odpocząć. Wracaj do łóżka. Joseph. Joseph i Kevin. Dobra, czyli podstawaj nie byłem, bo tu była znajdźka i nie zauważyłem, albo nie było tej energii tam w tym. Teraz nie wiem. Tam też jakiś plakat z Kissy Missy był? Tutaj nie wiesz, nie wszedłem, nie? Nie, bo to było zamknięte. To jest bardzo podejrzane, to właśnie, nie? Że tutaj to można byłoby jakoś obrócić w pewien sposób. I tylko się jedna lampka świeci, potrzebujemy teraz mieć zaświecaną tą drugą. Dobra, no to w takim razie chodźmy tam na górę. I zobaczmy, o co tam chodzi. To jedyne co, to cofnąłem się po ten sekret, tak? Czyli reszta rzeczy, które trzeba zrobić, jest do zrobienia w tym miejscu. Jakoś. Może... Aha, bo to zielona ręka chyba była, nie? Tu i tu. Dobra, bo zapomniałem o tej zielonej ręce, że ona w ogóle ma właściwości specjalne. Gdzie tam też jest bateria. I tutaj też coś jest, co można byłoby... wciągnąć, nie? Dobra, bo jak wciągnę tutaj energię... No i potrzebujemy... Tam. No właśnie, trzeba się jakoś dobrze ustawić. No, w ten sposób myślę, że będzie ok. Czyli tu wciągamy. I tutaj dajemy. Aha, tam się coś uruchomiło. Czyli my tych drzwi nie mamy otwartych. Przez co nie mogę dalej tak przejść. Nie, bo najpierw tak to muszę chyba zrobić. Pomęczymy się troszkę dzisiaj z tym. Cyk. Dajemy tu. Teraz cyk. Dajemy tu. Aha,
bo te się zamknęły, czyli to trzeba naprawdę szybko zrobić chyba. Czyli tak, 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 tak. Też nie wiem, czy to miało sens, bo tu chyba i tak mamy, no właśnie, tak coś czułem. Nie, tak coś czułem, że tu i tak będzie przejście, więc no, by nas gra zamknęła. Siema, catnap! No wypierdzielaj ode mnie, gościu. Ej, a, bo on ma tego, baterię. Ma stary, dawaj tą baterię, ja się zaraz tam... No nie będziemy się chyba tak ścigać cały czas, nie? Czyli co mogę tutaj zrobić? Trzeba go jakoś wyłączyć, na to wychodzi. Tam coś było? Nie. No to oczywiście otwieramy i sprawdzamy, co będzie. Czyli musimy go zajść tak, żeby nas nie widział. Tak mi się wydaje. No jest kuchnia. Ale my tam nie możemy i tak zejść. Więc musimy na razie nacieszyć się tym wentem, który jest super bezpieczny. Prawda? Dobra. Czyli już wiemy, gdzie tą baterię trzeba będzie i tak zanieść. Tu trzeba będzie to otworzyć. I baterię trzeba dać tutaj dwie. No na razie nie mamy żadnej. A co mi to da, że tutaj wszedłem? Mam nadzieję, że to nie jest naokoło teraz nic. O! Nie zauważył nas, czyli jak on nas nie zauważy, to jest git. To możemy sobie przejść. Tylko tak, teraz tam zamknęły się te drzwi. W związku z czym trzeba znaleźć inne przejście. Fantastycznie. Widzisz, co ja mam? O! Już nie masz prądu. Już nigdy nie będziesz miał. Czyli znowu schodzimy tu. W wielkim skrócie i przechodzimy prosto do bateryjek. Czyli jeszcze jedna bateryjka gdzieś musi być w tej lokacji. Pewnie, a raczej nie przegapiłem, nie? Bo wszystko tu raczej pokazują tak, że... Powinno banglać. Tutaj coś musi być pewnie, tam. Dobra, na razie dajmy tutaj pierwszą. I zobaczmy, co będzie tu. Chyba rozumiem, co trzeba zrobić. Tak mi się wydaje przynajmniej. Albo i nie bardzo. Potrzebowalibyśmy... więcej niż jednego źródła zasilania, nie? Czyli potrzebujemy tego źródła zasilania. Razy dwa. I szybko przechodzimy! Siemano! I rozwalamy to, nie? Cyk. Pyk. Coś do działa na stałe, nie? Nic mi tutaj nie stanie, nie mogę tutaj zostać. Dobra, coś otworzyłem znowu. Ja myślę, że spalimy tą placówkę przypadkiem. Spalona placówka ze strasznymi potworami? Śmieś tu! Ej, tutaj coś jest w ogóle? Nie chcę spłonąć przypadkiem. O, wydaje mi się, że już wiem, dokąd prowadziło tamto drewno, tak mi się tylko wydaje. Jakaś naklejka. A. Więc coś tu śmierdzi. No, przyjaciele, no zawsze. Ale tutaj nic nie ma. Sekunda. A, tu jest... No tu już naprawdę jesteś, kolego. Aha. Mam nadzieję, że ta maska wytrzymuje dłużej niż w tych wszystkich Battle Royale.
O, tutaj możemy już zacząć się zdjąć. Jest to, czego potrzebuję. I jest skrót, z tego co widzę. I... Sekunda, my nie widzieliśmy tego, nie? To jest lustro wenickie. Mi się wydaje. Uj, tutaj to samo. Nie zwróciłem uwagi w ogóle na to. Dobra, skan naszej dłoni. I przechodzimy dalej. Dobra, tutaj. Kukuryku. I otworzyły nam się również te drzwi na górę od razu. Jedne prowadzą tu, drugie tam. No i głupio byłoby, gdybym tutaj nie wszedł, nie? Jest telewizor, ale nie ma... Sekunda, przecież my tutaj byliśmy. U katnapa. To po co możemy teraz tutaj przejść jeszcze raz? A dokąd doprowadzą nas wenty... Te na przykład? No ja się zaczynam obawiać tego, że ja po tych wentach se chodzę. A nie do końca powinienem. Nie, tamte nie działają. Przez chwilę się przestraszyłem, że się nie nagrywa, nie, bo patrzę, tam jest 0000. A to jest live'a, że live'a nie ma. Przyjaciele na zawsze. No gdzie ja trafiłem znowu? No tutaj nie miałem trafić. Dobra, chodźmy może do głównej hali, tam gdzie powinny się nam drzwi otworzyć. I się otworzyły. Cyk. Zapis gry. I mamy kolejną zagadkę do zrobienia. Okej. A my musimy to jakoś podciągnąć do góry. Żeby to działało. Mi się wydaje. No bo to nie działa tak, nie? Nie. Tam też coś jest. To ma być tu. To ma być tu. A, dobra, już wycelowałem. Dobra, nieważne. Nieważne, nic nie widział. No, tu celujemy w to. Celujemy w to. Jak ja dam tu, to idzie tu i... Aha, tu winda jakaś jest, dobra. Co, jeszcze dłużej przytrzymać? Aha, bo to trzeba teraz zrobić. Bo stąd mamy tylko jedno wyjście teraz. Nie no. A teraz tu? No nie, chyba nie tak do końca. O, można po tym przejść sobie, jak tu nigdy nic, nie? Tylko jest sens po tym przechodzić? Czy jak damy to tu? To co nam to da? Dobra, chyba rozumiem, co nam to da. Nie, nic nam to nie da. Bo to nie o to w tym chodziło. Dobra, jeszcze raz. A co jeżeli tam pociągnę jeszcze raz za to? No nie, nic się nie zrobi z tym. No i leć do tego.
trzeba byłoby jakoś pociągnąć tak, żeby to było dłużej, nie? A, dobra, już staję. Szybka zagadka. I lecimy dalej. Tu zamknięte oczywiście. O? O? Nie nabiorę się już więcej na te wszystkie rury, które tutaj mają. Raz na ta rura przestraszyła w jedynce i to wystarczy. Guzik! No, super, Przemek. A gdyby ten guzik miał nas zabić. Popsułem prawie windę. Nie no, jestem po prostu zdolniacha, nie? O, wróciliśmy gdzieś. Godzina przyjemności. Ej! Tu byliśmy. Dokładnie, byliśmy tutaj. Jeszcze drzwi się jakieś otworzyły. Oj! Ziomuś, spokój się. Nie, nie krzycz go! Poppy? Nie zrobił nic złego. Nie, Kissimissi to jest. Nie, już sam nie wiem. To miejsce sprawia, że mam ciarki. Dobrze, że Oli pomógł ci tak daleko dostrzec. On jest powodem, dla których cię znaleźliśmy. Nie, no to jest... Kissimissi jednak. Hello! Oboje staliśmy potraktowani źle przez tą kolejkę. Potrzebujesz, a raczej zasługujesz na pewne wyjaśnienia. Dzięki. Mogę też skoczyć na barana? Mi się wydaje, że ona jest matką. Przynajmniej raz, nie ja. Siup. Poppy. Z twoim okiem... Wszystko git? Widziałem to przed chwilą. Nie jestem twoim wrogiem. Nie mogę po prostu ci pozwolić wyjść. To, co się tutaj dzieje, jest większe niż my wszyscy. Potrzebujecie, żebyśmy mogliśmy się zemścić na tych, którzy skrzywdzili ciebie i nas. Coś z prototypami. Guzik! Dobra, wszystko działa. Znowu. A ty? Prototypy wiedzą, że idziemy. Jeżeli już trzeba uciec, to cię zabije. Nie masz pojęcia, co on zrobił. Pomogę ci go zabić. Pomogę ci wszystkich uratować. Wszyscy cię widzieliśmy. Widzieliśmy, czekaj, jesteś zdolny. Zabiłeś Hagiego. Zabiłeś mami. Uwolniłeś mnie. Jesteś perfekcyjny do tego. To brzmi jak pułapka jakaś, nie? Nie możemy tutaj zostać. Bądź bezpieczny. Oli, zadzwoni. Aha. Czyli wy odjeżdżacie mimo wszystko. A ja będę się... Uj, nie, ja tam nie wchodzę, bo ja wiem, co się wydarzy. Halo. Ej, to ja znowu. Wygląda to, że Poppy wszystko ci wyjaśniła. I znowu mamy prąd. Plan teraz jest bardzo prosty. Musimy przywrócić energię przy produkcji gazu. Tutaj gdzieś jest jakiś kabel, przewód.
O! I trzeba to podłączyć gdzieś pod statuą. Widzę, że wiele tych przewodów tam gdzieś idzie. I my właśnie jeden z nich tam dostarczamy. No tak, czy jakbyśmy właśnie robili wszystko tak, jak niby nam każą. Nie, tutaj nic nie mogę zrobić. Widać, gdzie mam to dać? Jest ten dźwięk jakiś, ale... A, jest tutaj przejście. To jest bardzo długi przedłużacz. Tu? Chyba nie tutaj. Naprawdę długi przedłużacz. Jak ja go puszczę teraz, to się zdenerwuje. A może do tego? A to się popsuło, to inaczej wyglądało wcześniej. A może tu? Nie, na szczęście to się z tym nic nie dzieje. Tu, do tego? A, czyli mamy jeden zrobiony na cztery. Okay. Every building should have one. Now you've just taken Home Sweet Home's backup power and routed it here. We're already halfway done. Jesteśmy w połowie drogi. Ale gdzie iść dalej? Wszędzie jest niebezpiecznie. To idziemy do szkoły. Katnapa tam najczęściej nie ma. Kurde, już się sam zaczynam mylić, przez tak chodziłem tutaj. Gdzie to wyjście było? Tu. Szkoła jest tam, nie? Wygląda jak szkoła z daleka. To jest... A, to właśnie wygląda jak szkoła. Ale moi drodzy, w kolejnym odcinku przechodzimy to dalej. Widzimy się za niedługo. Po i cześć!